nie. Nie to lega to mają inaczej, że to. Nie tak. Także witam, Sławomir Obel, zawodnik z drużyny Piskary, chociaż dzisiaj nie są zawody drużynowe. Dzisiaj na tym lodisku, po wczorajszym treningu na zawodach mojej córki, mam odpowiednią strategię. Będę nęcił tyczkę 13-metrową i bata od 3,5 do 4,5 metra. Zanęta na tyczkę położę sobie stosunkowo ciężką i to będzie zanęta sklejona dwuetapowo. Pierwsze kule będą pracowały praktycznie od razu, jest puch. Kolejna partia, czyli druga, jedna, trzecia kul będzie sklejonych bentonitem i trzecia, kula, już będzie bardzo ciężka, która zacznie prawdopodobnie presować po około godzinie i ta ryba będzie zwabiana. Będę donęcał zanętą podawaną z kubeczka, którą mam nacykowaną tutaj i to jest zanęta z dodatkiem konopi, białych robaków, ochotki, odrobiny jokersa. Ona jest dodatkowo dowilżona, doklejona, ale będzie bardzo szybko się rozpadać. Ryba się nie będzie puszyła przy podawaniu z kubeczka. Jeżeli chodzi o tyczkę, zestawy mam trzy zrobione. Jeden zestaw jest na styk z metalową antenką, to jest spławik 06. Drugi zestaw spławik 06, ale z plastikową antenką, on jest przegruntowany o 2 cm. I trzeci zestaw z grubszą gumą, spławik 08, żyłka trochę grubsza 010. On jest przegruntowany na około 5 do 6 cm. I praktycznie moja strategia na tyczkę to jest końcowa. Jeżeli chodzi o bata, tak jak wspomniałem, będę nęcił zanętą przygotowaną tutaj. Ona jest stosunkowo mniej dowilżona, bardziej pracująca i te zanęty będę podawał praktycznie zlepiona, rzucona, kilka kulek będzie dociśniętych mocniej. Również to spowoduje, że zanęta będzie pracowała stosunkowo później i odpowiednio tego typu petynkami będę donęcał cały czas, praktycznie co minutę, półtorej będę wrzucał coś do wody, żeby ta ryba nie odchodziła. No i oczywiście jak każdy zawodnik jakiegoś asa w rękawie ma, jakby ta ryba odskoczyła, a nie chciała powrócić. Baciki, tak jak wspomniałem, 3,5 metra, 4 i 4,5. To są baty klejowe, troszkę wzmocniłem zestawy o żyłki główne i żyłki przyponowe. Tak samo haczyki są troszkę większe niż standardowo przy połowie płoci. I one są zrobione centymetr nad dnem, każdy zestaw, jeżeli chodzi o przynęte podania nad dnem. Spławiki stosunkowo duże, bo przy bacie 4,5 metrowym mam 1 gramowym, przy 4 również 1 gramowym, przy 3,5 0,8 grama. Będę łowił, podejrzewam, że na pinkę, ochotkę, donęcanie, szybkie odławianie, szybkie odhaczanie. Mam nadzieję, że to się uda. Że tak powiem, podręczne mam przygotowane przynęty, czyli zaczynając od takiej najfajniejszej, czyli to jest larwa ochotki, także fajna na płotkę, karaś jak najbardziej to będzie brał. Mam przygotowane białe robaki barwione na czerwono w miksie, białe robaki niebarwione, pinka kolorowa, fluo, czerwona, bordowa, żółta, niebieska się trafia, także to będzie to nęcanie praktycznie z ręki, ewentualnie z procy, jeżeli będzie taka potrzeba. I tutaj mam, że tak powiem, co prawda w oryginalnych opakowaniach Sensasa to jest słodzik, ale tutaj mam, że tak powiem, swoje aromaty, gdzie z Pawłem Czubą, producentem Talent Piskari, stworzyliśmy sobie kilka różnych receptur na aromatyzowanie zanęt. I tu mam bodajże trzy, których niestety nie mogę do końca zdradzić. Częściowo to jest wanilia, cynamon w połączeniu z kolendrą i wanilia, co prawda przygotowana kilka dni przeze mnie. Wczoraj to jest mączka kukurydziana z dodatkiem laski wanilii suszonej, mielonej młynkiem do kawy. Także tym jeszcze będę opruszał kule, żeby od razu, jak kule wpadają do wody, żeby od razu te pierwsze ryby zwabiały.